Witam serdecznie w Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Śląskim. Zapraszam do zobaczenia obrazów, które przedstawiają różne przedmioty, jakie możemy znaleźć w naszych domach, takie jak książki, bukiety kwiatów, jedzenie, instrumenty muzyczne. Takie obrazy nazywamy martwymi naturami. Skupiają one naszą uwagę na pięknie zwykłego przedmiotu. Skąd wzięła się taka nazwa? Najpierw w Holandii pojawiło się określenie ciche, nieruchome życie, a termin, którego używamy obecnie, wywodzi się z języka francuskiego. Martwa natura to gatunek malarski, który obecny jest w sztukach plastycznych od czasów najdawniejszych, towarzysząc scenie rodzajowej po czasy współczesne. Martwe natury prezentowane w Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Śląskim powstały około 100-200 lat temu i zostały namalowane przez wybitnych artystów. Zapraszam do ich zobaczenia. Przed nami obraz Białe róże Leona Wyczółkowskiego. Widzimy bukiet kwiatów w wazonie ustawiony na stole nakrytym tkaniną. Tkanina stanowi również tło. Całość malowana jest ciemnymi barwami, dlatego pięknie uwidocznione są białe pąki róż. Spójrzmy na sposób malowania. Artysta nie maluje szczegółowo, swobodnie nanosi plamy koloru na płótno. Następnym obrazem, jaki chciałam zaprezentować, jest Martwa natura z czerwoną książką Władysława Podkowińskiego. Widzimy leżącą na stole otwartą książkę, a na niej książka zamknięta, tak jakby ktoś chciał przytrzymać wybraną stronę. Obok drewniana szkatułka, na niej szklana miseczka, a w niej prawdopodobnie zgnieciona kartka papieru. Obraz przedstawia jakby miejsce czyjejś pracy, tak jakby przed chwilą ktoś wstał od stołu, gdzie wcześniej czytał albo coś pisał, na przykład wiersz. Przedmioty pokazane są w sposób dynamiczny. Jedna z kartek otwartej książki zdaje się opadać, tak jakby ktoś przed chwilą przewrócił stronę. Zupełnie inną grupę przedmiotów widzimy na obrazie ryby Tadeusza Pruszkowskiego. Widoczny od góry głęboki talerz, a w nim ryby. W dolnym lewym rogu obrazu widoczny fragment stolika, na nim szklana miseczka. Wszystko gotowe jakby do przygotowania posiłku. Artysta użył tutaj zimnej gamy barw. Całą kompozycję ocieplają jedynie czerwone niuanse na ogonach i płetwach ryb oraz brązowy blat stołu. Przed nami obraz Gustawa Gwozdeckiego Martwa natura z japońską laleczką. Widzimy ustawioną na stole grupę przedmiotów dekoracyjnych. Ozdobny talerz, wazony i japońska laleczka. Obraz urozmaicony jest kwiatami w wazonie oraz obrusem ozdobionym motywem dużych pąków róż. Obraz zdaje się być podzielony krawędzią stołu na dwie części. Na górze znajdują się przedmioty, a druga, dolna część obrazu to bogato zdobiony obrus. Obraz namalowany jest szybkimi, dynamicznymi pociągnięciami pędzla, co daje wrażenie ruchu, dynamiki. Artysta zastosował ciepłą gamę barw. Na koniec chciałam przedstawić scenę rodzajową, a w nią wkomponowaną martwą naturę. Przed nami obraz Koncert Romana Kramsztyka. Między pokazanymi na obrazie osobami znajdują się instrumenty muzyczne, cymbały, na nich skrzypce, zeszyty z nutami, a w dłoniach kobiety mandolina. Taki typ martwej natury nazywamy martwą naturą muzyczną. Martwe natury, czyli ciche,
nieruchome życie. Skupiają naszą uwagę na pięknie i wyjątkowości zwykłego przedmiotu. Zapraszam do Galerii Muzeum Śląskiego do zobaczenia pozostałych martwych natur.